się! Pali się! Ja na się ma pomocy! Dobra, słuchajcie, spotykamy się tutaj o tej godzinie, bo... Nie, spotykamy się tutaj o tej godzinie, bo chcemy to, musimy, goni nasz czas, tak? Powiem pokrótce. Ja razem z Ulfikiem wymyśliliśmy pewien pomysł, nie? Bardzo myślę, że w sumie się wpisaliście już, bo mógł się gdzieś przewinąć, tylko że stanęliśmy na momencie, że jest to nie do zrobienia. No i tu przychodzi o to Szymon, który twierdzi, że jest do zrobienia. Poczekaj, ty chcesz powierzyć cokolwiek temu gościowi po lewo? No nie takie cokolwiek, bo chcemy zrobić ogólnie, z bungee wozu chcemy zrobić helikopter. No i wiecie, jaka była pierwsza wycena, nie? To wyjdzie jakieś horrendalne pieniądze. No i Szymon mówi, że to zrobi taniej, nie? I że będzie działać. Okej, okay, ale on kurde leci pierwszy. Dobra, ale to spokojnie, przekazuję mogę? Głos. Mogę? Zajebiście. Z racji tego, że bazowym pojazdem jest wasz firmowy wóz, a nie za bardzo da się z samochodu zrobić samolot, to po prostu zrobimy samolot wyglądający jak samochód. Czyli weźmiemy wasz bungee wóz, wytniemy z niego wszystko poza elementami wizualnymi karoserii, tak żeby był jak najlżejszy, z racji tego, że Renault Twingo jest z kompozytu. Wyciągniemy z niego szyby, żeby wszystko było bezpieczne i nasadzimy to na bazę. Ty mówisz, kurwa, bezpieczne będzie zrobienie z samochodu, helikoptera. Nie do końca helikoptera. My zrobimy... Hugokopter! Hugokopter. Coś bardziej przypominającego jak gdyby śmigłowiec bojowy Apache. Czyli na bazę już działającego sprzętu, który lata i fizycznie funkcjonuje, nałożymy najmniejszą, najlżejszą część karoserii z waszego Twingo i to poleci. Nie ma chuj. Generalnie to działa tak. W środku może wejść do tego tylko jedna osoba, bo to jest jednoosobowe urządzenie. I teoretycznie to można tym lecieć, ale nie macie do tego uprawnień, żeby tym latać. Chętni będą mogli wejść, będą mogli się tym przejechać po ziemi po prostu, a sam fakt tego latania tego Twingo, w Twingo nie będzie nikogo żywego i wszyscy ludzie będą w bezpiecznej odległości, tak żeby nikomu nie stała się krzywda, w kontrolowanych warunkach oczywiście, laboratoryjnych. A robiłeś kiedyś helikopter? Helikoptera podejrzewam, że nie robił nikt w Europie, dlatego tak bardzo ja się jaram. Dobra, a co robiłeś? Wiesz co, aferkobus na przykład. O. I co? Sprawdzone ręce daję. Chłopie, jak ty jedyne co robiłeś, to oklejałeś auta, kurwa, i mi założyłeś chipa. To jest wiatrakowiec. To śmigło do momentu... Słuchaj, jak on o tym opowiada, jakby złożył już nie jednego, on tak, spokojnie. Ale kurwa, stary, bo ty się ze mną rozłączyłeś. Ja nic nie robię przez cały dzień, tylko oglądam, jak to działa, rozumiesz? Ja wam nie, to nie! Nie, no to jakbyś, kurwa, człowiek obejrzał odcinek owcy i powiedział, że jesteś trenerem personalnym do chuj. Tak to. I my to kupujemy. I teraz tak, tutaj u góry na tym pałąku, który idzie, tam do góry przyczepia się śmigło. Ten silnik, który tutaj jest, ma 85 koni, to jest silnik boksera i tam jest napędzające go śmigło i to, które jest u góry, to kręci się w momencie, w którym jest powietrze, działa na zasadzie latawca. Wiatrakowiec za to bez licencji, to tak działa. No. No, chłopie, zobacz jak wysoko, na moje to w ogóle powinniście lecieć. Czy ty jesteś rozjebany umysłu? Chłopie, wyobraź sobie, że lecisz tym. Spotkanie jest po to, żeby po pierwsze ustalić, czy to robimy, bo to swoje kosztuje. I po drugie, czy ufamy Szymonowi. Pieniądze to jedna rzecz, ale ja mu nie ufam za chuj. Jak będziecie mieli miejsce, to ja serio chcę się tym pierwszym zdjęć. Wolałbym adoptować Ginaldem dziecko niż się tym przylecieć. Czy ty jesteś, Szymon, pewny, że ty zbudujesz to i to będzie latać? Jestem pewny, że to zbuduję, bo nie muszę nic zbudować, ja tylko upiększam. No czyli co, wspólna decyzja, że próbujemy zrobić z bungee wozu helikopter? Tak. No tak! No jak? No to niestety, decyzja podjęta, to znaczy tyle, że jutro Szymon jedzie lawetą po bungee. Let's go! I widzimy się z powrotem, drodzy widzowie, nie minęło nawet 24 godziny od naszej rozmowy, w której mogliście zobaczyć, jak wspaniale Kuba z chłopakami spadł na pomysł taki, żeby z... naszego bungee wozu, czyli auto, które chyba stało tutaj, wydaje mi się, około rok. Sporo stało, nie wiem kiedy był film, ale już telefony od taty i samo były częste, że trzeba to stąd zabrać, a ja za tydzień, ale jesteśmy, w końcu przyjechaliśmy, jesteśmy słowni. Tak, przyjechaliśmy, czekamy teraz na chłopaków, jadą z lawetą ze Śląska, no żeby zabrać i to wszystko zamienić. Nie ma to, to poleci, ja też nie wierzę. Nie ma... to masz ze 100 kilo. Jak ja go zaraz mogę, nie, bo mi pierdolę plecy. Klucze są, klucze widzowie w odcinku, jak nagrywaliśmy wtedy. Zostawiłem tutaj pod spodem, pod lewym dolnym kołem i przez rok
przetrwało, stało, czekało, ale widać, że no zima była sroga. Ktoś tutaj pourywał wycieraczki, nie wycieraczki, ale była to jedna z największych atrakcji w środzie zaraz po domu Szymona Kasprzyka. A że wszystko stało obok, to ludzie, że tak powiem, przyjeżdżali tu wycieczkami. Jest Gumiś, jest Gini, jest Mergani, bandura na dachu. I sobie wy pewnie kwoty nie znacie, bo ją zblurujemy, ale to chyba będzie najgorzej wydane kwoty w historii tego kanału. Naprawdę. Dać to wodoburcy, człowieku! Zostawcie, porządny samochód jest. Witam serdecznie pana prezesa, człowieka, który nie jeden helikopter złożył. Oczywiście, że serdecznie. Tak. Ale on wygląda, jakby helikoptery składał. No nie? Nie ma chuj, że to poleci. Ogarnymy to. Zobaczysz. Musimy zapewnić, że ten... Nie powiedziałem, jaka to jest kwota, ale że ta pieniądze i to auto poleci, że to nie będzie przepalony pieniądz. Pieniądze na pewno polecą, stary. Ani nie zobaczymy tego helikoptera, ani jego, ani tych pieniędzy. To na pewno poleci. Bo teraz w tym momencie masa własna tego pojazdu to jest 900 kg, a my mamy około 150 do 200 zapasu na silniku, żeby poleciało. Z tego auta fizycznie zostanie, tego nie będzie, całego podwozia nie będzie, silnika, kół. Podsumowując, 900 kg, ile chcecie, żeby zostało kilo? My byśmy chcieli, żeby to łącznie nie przekroczyło 400 kg wagi. Polecić ja to na pewno poleci. Ja bym to bardziej powierzył. Właśnie, to się... No. O wiatrakowcach i wszelakich tematach coś wiem. Zapraszam, jak chcecie. To idziemy. Idziemy, ale w pierwszej chwili nie zrozumiałem, co wy do mnie rozmawiacie. Wiatrakowiec rozumiem, ale nie rozumiem, o co tu biega, nie? Ale tu widać, że ktoś chyba wiatrakowca rzeczywiście ma. Powiem wam tak, jedyne, co mnie martwi, to jest to, że my faktycznie się przemierzaliśmy do tego tematu z Ulfikiem. Kwota, która miała być pierwsza, to było jakieś zawrotne ćwierć miliona złotych. No. Przecież nie wpakujemy ćwierć miliona złotych w Twingo. Wiecie może, jak zbudować helikopter z samochodu? Petarda content, nie? Serio to robicie? Po prostu chcemy przykryć wiatrakowca autem. Popie, wyobraź sobie, że my stoimy, kurwa, leci ten bandzibus i my to... Kurwa, leci! To nie jest jadę samochodem. Dobra, przewaliłem w płot, tak? 30 na godzinę, dobra, no rozwaliłem, są schody. Tam nie ma błędów. Tam nie ma błędów, że musisz się rozpędzić tam do 60 na godzinę po tej łące nierównej, że to wszystko tak skacze. I ty masz podnieść to wszystko do góry i jeszcze wylądować. No nie możesz ani hopki, ani nic, no bo to cię wszystko nakryje. No i trup. Bardzo panu dziękujemy za pana wiedzę. Dziękujemy. Będę śledził ten projekt, bo naprawdę... Jest to do zrobienia, tylko z głową. Ja was tutaj zostawiam, pakujcie auto i widzimy się prawdopodobnie na montowaniu części, bo my też musimy wziąć w tym jakiś udział. Jest godzina 23:13. My właśnie jakimś cudem znaleźliśmy się na terenie firmy 13Shine, a razem z nami jest nasz jegomość. Tak naprawdę z tego samochodu potrzeba nam tylko tego korpusu z zewnątrz. Godnie pożegnamy całą resztę tego pojazdu. Dobrze jest na jazdach? Dobrze. No już weź te ręce. To jest idiotyczne. Ej, nie w coś. Halo, Twingo! Przemek, powiem ci, że ty masz jakoś zapęd na laweciarze trochę. Dawaj. Dotarliśmy do warsztatu, no i trzeba zbudować nasz bungee copter, nie? Tak, auto dotarło na miejsce, zostało przetransportowane przez chłopaków, to już widzieliście w poprzedniej części filmu. I oni robili już przed tym aucie, ja już widzę, że tam już jest ruszane. Tak, tak? Ej, to już jest kopie prawie zbudowane! My na gotowe przyjechali, widzę, to jest porządna firma. Niebo też się odpalę. Chłopie! Ja chciał usłyszeć, jak to brzmi, on to musi odpalić. I tu chłopie normalnie... Nie, dobra. Dalej, co to jest? Robimy helikopter z bungee wozu. Ej, dobra, tym lecieć to trzeba mieć na pierdolę w głowie. Ej, to nie poleci, przecież poleci. Tak? Jak? Najważniejsza informacja, ile zostało kilogramów z tego? No podnieś to. Drogi. Ej, nie no, poleci! Chyba mi plecy je. Ja już tym pojechałem. No. Thank you.
wrzucamy do filmu. Wiesz, tak, idę na szkolenie, przejdę szkolenie i lecę. Będzie podpis złożony. Tak, i będziesz na kamerze mówił tak, ja, imię, nazwisko. Ja, Szymon, że nie zmusili mnie do tego, robię to na własną odpowiedzialność i nie pociągnie ja, ani moja rodzina i nikt z moich krewnych bandzi do odpowiedzialności. Tego nie będzie, aha, no i do połowy tego nie będzie. Chcieliście, żeby było coś z bungee wozem, to będzie bungee kopter. Zobacz, jaka szyba. Jakby stąd była. No. Ile to chcesz? Po loterii kupujemy taki. Ty, co tu? Tu jest w ogóle. Otwórz to. To jest Maybach? No, Maybach. My powinniśmy tak jeździć. Co to jest? Stąd telewizor, plejak i jedziemy. Widzowie, no fajne, fajne to, ale no MK, jedna, druga, a tym bardziej Ferrari, to zjada, to nie ma podjazdu. Wbijajcie na stronę 100nagród.pl i kupujcie produkty promocyjne, bo któryś z was, na pewno ktoś z was zgarnie Ferrari. Może ty Gieras polecisz tym helikopterem, co? Bungee wozem helikopterem, nie poleciałbyś? Tak, oczywiście. Nie no, 3 metry będzie giz, jak pierdolniesz to to już się nic nie będzie. Nigdzie nie pierdolę. No co, BHP przede wszystkim, bezpieczeństwo. I ma chuj. Minionek, kurwa. Pokaż mi, gdzie, no, odkąd, dokąd. Jest na pewno do tego? Dawaj! Ty coś zjebałeś. No jak, tak kazał? Proszę, nie, bo ja mam markę za tydzień. Masz to. I tak się ma wszystko. Ej, kurwa, debilu! Ej! To w ogóle nie widać w kamerze, jak to zapierdala. A może tak jak w wiatraku, tak zawsze się wkładało za dzieciaka palca. To drewno, to ci nie utnie. Kurwa, polecy! To są debile. Więcej! Jak puszczasz sprzęgło, to musisz gazu równać. No jeździ, działa. Widzę, chłopaki, że wy też się dobrze bawicie przy tym projekcie. Wspaniale! Palec, walki nie ma. I kabla nie przetnij, i tu, o to. No nie tu, kurwa! Tu? No. Dawaj. Do końca. Dawaj, do końca. Ty masz walkę za tydzień, co ty robisz? Ale powiem ci, że prosto w poleciałeś, tu ci pokazaliśmy. Kurwa, nie da się. Kurwa, ja tego nie robię, weź to. Co ty kurwa robiłeś? Przynajmniej nie jest na mnie. Klimpę chyba złamałeś. I dobra, tyle z roboty. Dzięki, chłopaki! Nie, no jest dobrze, jestem zaskoczony. Szymon, kiedy masz pierwsze szkolenie? Pierwsze to już miałem, pierwsze praktyczne mam jutro. A weźcie, dawajcie zrobimy jakieś te syreny, żeby to ledy się świeciły. Jakiś głośniczek, żeby leciało coś. A co ma lecieć, jak kurwa śmigło za kurwa? Jak śmigło za kurwa? Czy środki finansowe, które zostały przekazane, wystarczyły? Jo! To się ukaże. No tak jeszcze zostało, kurwa. 3 kilo trytytek, boże, złączek firmowych i będzie git. I teraz helikopter na trytytki. No nic, panowie, my lecimy dalej. Udanej pracy, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Niesamowita ekipa. No i widzowie, jesteśmy. Nadszedł ten wspaniały dzień. Zostaliśmy poinformowani, że wszystkie prace przy bungee wozie i zamienieniu go, mogę tak powiedzieć, jak bym nazywał, w helikopter, zostały zakończone. Są z nami oczywiście nasze wspaniałe auta, ale to nie dziś o nich, ponieważ naszym głównym celem jest nasz bungee wóz. Dokładnie, bungee wóz, którym pilot wzniesie się w powietrze. Zrobiliśmy z naszego autka helikopter i miejmy nadzieję, że to wszystko się powiedzie, a wy będziecie świadkiem genialnego wynalazku bungee. My jeszcze, widzowie,
nie widzieliśmy, jak wygląda helikopter, ale zanim pójdziemy go zobaczyć, to chcielibyśmy wam przypomnieć, że już 16 czerwca wielki finał i pierwszy raz zamiast odcinka na naszym kanale będzie odpalony stream. Będzie to stream, w którym oczywiście odbędzie się samo losowanie wszystkich wspaniałych 100 nagród oraz będzie influenceriada. Influenceriada, Bungie, ale niezwykła influenceriada, ponieważ będą tam również różne popieprzone challenge z naszym wykonaniem. Także zapraszam, bo będzie ciekawie, będziecie mogli zobaczyć, jak na żywo wygląda, że tak powiem, realizowanie tych wszystkich challenge, bo to, co widzicie na filmach, to już jest, że tak powiem, pocięty materiał, a tam wszystko będzie się działo, no co, no na żywo. Także zapraszamy, 16 czerwca, godzina 16, na kanale Bungie. Ustalmy jedną rzecz. Ty, ja, tym polecisz. Tak. Bo robiłeś kur. Tak. Mimo za niego płaciliśmy. Tak. Czy latałeś tym? Nie. A innym? Tak. Ile razy? 6 godzin. Tym? Tak. Musisz to pokazać? No to może zanim polecimy, to chłopaki byście trochę pojeździli, co? Nie wiadomo, czy będzie wszystko git. Ja z przyjemnością mogę przetestować tutaj, co będziesz potrzebował, to... Nie, ty też, ty już jesteś po walce, człowieku, nie ma, k***a, skończyła się taryfa ulgowa, k***a. Nie ma. Ja się tym zajebie, czekuję, jak M4 mam pobrąbane. Dobra, ja wjeżdżałem na ręcznym, k***a, między dwa auta, wyjebałem szyję, nie mogłem dwa dni ruszać, a ja mówię, nie, nie ma, chłopie, żadnej taryfy ulgowej. I jeszcze jedziesz pierwszy, k***a. No właśnie, tylko trzeba pamiętać, że nie ma hamulców i trzeba uważać, żeby się nie wznieść. Hamowałeś kiedyś, jeździłeś na manualu? No. Umiesz hamowanie silnikiem, nie. Że zbijasz biegi. I ci będziesz tak zbijał tu. No, biegów nie ma, ale nogami wiem, możesz. Wiem, dlatego mu tak pierdolę, no, żeby... Nogami możesz, stary, jak profesor. O, dobre masz dzisiaj buty założyłeś. To masz idealnie. Bardzo ważna informacja, widzowie, ponieważ my z racji tego, że w ostatnim czasie i jakby wszystko, co realizowaliśmy, bo ten odcinek nie jest nagrywany w jeden dzień, bo trzeba było przetransportować auto, co widzieliście w poprzedniej części filmu. Patryk miał walkę, był bardzo duży natłok pracy, my nie byliśmy w stanie się przygotować do roli pilota, ale pilot jest i pilot powiedział, że 10 na 10 jest pewny. No i nie jest przypadkowy pilot, bo Szymon odwzorowywał moją MK 1:1 i moja MK to jest... Pracował nad wszystkimi autami. I moja MK, moja wizualna MK, cała wizualizacja, jak i mechanicznie, to jest zasługa Szymona, więc to też nie jest człowiek z przypadku. Tak, tak. Tak, proszę. Kontrola lotniska. Proszę mi powiedzieć, czy macie radiostację? Nie, nie mamy radiostacji, to jest UL-115. W takim razie, jeżeli nie macie radiostacji, to, to nie możecie latać, nie? 15.01. Uwaga dziś, 35. Prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. No to patrz, jakie schronienie tam ma. Kawoskę to z tyłu, co jest na ogonie, to jest piorunochron. Mamy lotnisko wyłączone z obszaru. O, takie coś, dobra, to tam nie potrzeba. No to dobra, to tam lecimy to pole? To jedziemy, dziękuję panu. Jak skończymy nagrywać, to przyjadę do pana od razu. A w strefie my nie mamy strefy, to strefa czasowa 1.0 plus. Widzowie, jesteśmy na nowym pasie startowym, a to wszystko dzięki naszemu kapitanowi Gieniowi. Kapitan Gieniu nam załatwił na telefon lotnisko, jesteśmy, są pozwolenia. Tutaj nie ma strefy, można normalnie startować, a tam były problemy z wieżą. Były problemy z wieżą i problemy nie tylko z wieżą, co możemy powiedzieć. Tu jest dużo lepiej, jak powiedział nasz pilot, ponieważ jest trawa, czyli powiedział, że teraz mamy 8,5 szansy na nierozbicie się, ale za to mamy... Burzę! Burza. Oj, tam widzimy burzę. To wszystko, co widzicie, to jest pada, patrz, bo to widać. No tak. To wszystko napierdala. I to wszystko wejdzie w nas, jak akurat bandura będzie się wznosił. Robić, k***a, robić, czas i... Fajna pogoda na latanie, to jest k***a bungee. Kurwa. Kurwa, otwieraj te ptasie mleczko. Karmelowe. Słony karmel. Mam w domu takie. Widzowie, miernik wiatru pokazuje, że wiatr jest. Mamy piorunochron, wszystko mamy, no. Chyba poleci, wyląduje, coś może pójść nie tak. We started from the bottom, now we are here. To jest mój dom. I pa. Życie ponad standard. Mogę mieszkać w chałupie 2x2, ale ważne, że są 3 samochody. Palię dalej! Tu trzeba latać! Prawdopodobne burze. Szymon, ale powiedz do kamery, proszę cię, poproszę. Ja się na to zgadzam, tylko zajmijcie się moimi dziećmi. Imię, nazwisko, chłop. Ja Szymon. To ja Szymon robię to na swoją odpowiedzialność. Nazwisko. Szymończyk. Pa, to się już zapadło. Jutro ja się zjedzę. Serio? Jutro ma być cudowny balinki. Nie, to jest wałek. Przysięgam! To jest wałek, to tak nie działa. Niżej. Nie. Przysięgam! No nie udaję, no przysięgam! Mamy ty. Hej!
Ja? Co ty? Nie, jest tak! Popada. Pieniądze na koncie firmowym są i trzeba będzie nocleg i tyle. Po prostu jutro łapiemy się od 10 rano, wjeżdżamy tu kurczę wszyscy i to, no bo to... Możemy to zostawić? Nie, przecież zobaczył. Pojedźmy z tym do Genia normalnie. Znowu to rozebrać, załadować. Spiąć. No to jedźmy z tym dalej. Człowiek, to w 10 minut zrobiłeś, chłopie. Było to godzina, bo ja mam... Jutro jest napisane, że o 12 nie będzie padać. Wyjebał się, rozjebał się. Rozjebał się, mam dziwus. Co tak? Rozjechał go chyba. Widziałeś, kurde, rozjechał się śmigło. Koniec zabawy. Trzeba kupić śmigło, no. Widzowie, słuchajcie, spędziliśmy pod tym daszkiem całą noc, ponieważ była straszna burza, ulewa, no i powodzie. Całe szczęście udało nam się przeżyć, zrobiliśmy z tego domu tratwę i dziś jest nowy dzień. I dziś jest dzień, w którym człowiek poleci w niebo. Nie byle czym, bo poleci, przypominam, jest to bungeewus, jak na pewno widzieliście dobrze przy prezentacji całego pojazdu. Szymon już jest gotowy. Nie spał całą noc, bo nie spał całą noc. Śmigło nowe musiał skręcić, bo miał tylko 10 godzin, żeby ogarnąć śmigło, ale mu się udało. Piękna pogoda. Szymon, jakie dzisiaj jest nastawienie? Jak wczoraj było 7 na 10? Ile jest dzisiaj? Zero, jestem śpiący. Dobra, słuchajcie, po prostu polecimy, wylądujemy i ja idę spać. Przypominam ci, na coś jeszcze wczoraj umawialiśmy, że zanim ty polecisz, to jeszcze dasz nam się przejechać. Ale pod warunkiem, że będzie to bez śmigła, żebyście nie zrobili tyczki śmigłem o ziemię, dobra? Okej. Okay. Zdarzyło się tak kiedyś? No, zdarzyło się. No, to pytanie. Ja chcę tylko powiedzieć, że oni na biednego tuszola mówią influencerek, nie? Ja nie chcę mówić tam cały czas, tylko a, muszę story wystawić, jaka moja praca jest ciężka. Jak najmniej, ale nie po to daliśmy ci na kur 10 koła, żebyś tam latał 10 metrów nad ziemią, człowieku, i tu nie rób popeliny, kurwa. Musiałem skończyć, kurwa, i dać 20 dina, to żeby kurwa. Złożyć jeszcze się nauczy latać, budaj. Dobra, mogę sobie to odpalić w sumie ten pierwszy raz po tym cudownych wymianach. Zobaczmy. Coś kurwa nie działa, już widzę po jego minie, że to jest nie da. No. No działa! 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 Działa. Yeah. Czyli śmigło zbudowane nowe działa, pięknie. Ej, Szymon, gdzie myślisz, że będziesz się zbijał w powietrze? Gdzieś tam, nie? Tu dużo słabsze jest to śmigło, co jest teraz, bo tamto poprzednie było takie, że jak dodawałem chociaż trochę gazu, to on już wypierdalał do przodu. A tutaj dałem bardzo dużo i nie było, więc będę się mega daleko napędzał. Poland powinien być skierowany do przodu i w lewą stronę. Wsadź nogę na fotel, o. Teraz przez fotel przełóż. Tu mi dupa pęknie, ma a to tutaj sobie staj nogą może, co? To chłop się zadał. Ale mnie patrz, żebyś nie rozgrywał kurwa bungeewozu. Ten chłop się przed chwilą bił zadankiem, on nie umie wejść do helikoptera. Bo mam nadwagę, nie mam 300 kg. Ja schudłem specjalnie dla ciebie, wiesz? Żeby to poleciało. Bardzo delikatnie nogami, lewo, prawo. Co to, bo jest? To są twoje skręcania. A chuj kas. Chuj ci kas. Nie dodawaj w ogóle tego gazu, on się powinien popchnąć. Tu odkładziesz nogi, masz połamaną nogę. Tu nic nie ma, tu nie ma się czego chwycić. Tu nie ma nic. I nie mogło być, bo by było za ciężkie i już by była dupa. Już by nie było L115. Masz bołam. Pali się. Uciekaj. Nic się nie pali, spokój się, kurwa. Pajek szybko wyszedł, kurwa. Pali się! Pali się! Szybko! Ja na się k***a pomocy! No dawaj! Chcesz mi się kopcić jeszcze? Ogólnie widzowie tak. Pojechać przed lotem, ale z racji tego, że mogli coś zepsuć i to mogło go narazić pilota i sam lot. No to nie jechali, mieliśmy to dograć, ale już jest raz po locie nie jedzie k***a swajkować, nie pojadą. Ale ona tak się częstuje jak mi, tak samo? Nie, to jest wina tego, że to śmigło jest takie. Skoro my nie pojeździmy, no to przejdźmy do lotu. Widzowie, zobaczcie jaka piękna historia. Pytaliście się, tyle auto stało pod domem i samu. Pytaliście się, co z bungeewozem, co zrobicie z bungeewozem, czy go komuś dacie, czy ten. Kto by myślał? Helikopter. To jest bungee helikopter po prostu. Bungeekopter. Widzowie, teraz zdaliśmy sobie sprawę z tego, co tu się będzie działo i troszkę nas boli brzuch. Najważniejsze, jest cała załoga medyków z nami. A on chociaż raz się tym zbił? Nie. To jest pierwszy raz. Ale tego budował sam. Latać, pomagał mu to złożyć, jest mechanikiem samolotowym i lata też wiatrakowcami i prowadzi kursy. I powiedział, że był git. Kurwa, to jest latanie, chłopie. To jest kurwa, jakieś rocket science. To jest proste jak chodzenie. Lecisz, kurwa, ląduje.
wiesz, koniec, kurwa. Koniec, kurwa. Powiedz to zaraz ja tam i tak, kurwa. Tylko mi pokaż, gdzie jest drążek. Coś jest nie tak. Nie ma takiej prędkości. Aha, jest afera. Mi się wydaje, że ten to śmigło nowe nie jest w stanie napędzić tak, bo tamto, jak on dawał w pizdę, to on jechał od razu. Aż ty, kurwa, jak to. Słuchajcie, no pilot chciał lecieć, ale okazało się, że... Źle skrzydło ma przyczepione. Ale była już próba, dlatego się nie podniósł, ale skrzydło teraz montujemy dobrze i próbujemy. Ej, ja p***a się zerwałem, jakby mi się córka urodziła, p***a. Kręci się. Zajebiście. Słyszysz ty nas? Cierpiło. Jedzie. Ojej, ale się teraz chyba źle kręci. Nie, dobrze, no. Jak nas jeb, to i no roz. Dawaj, kurwa! Dobrze idzie! Dawaj! Nie no, kręci się w p***. Bobby, jak kablem machasz, jest ten dźwięk, jak machasz kablem. Zajebiście się kręciło! Nie mogłem nabrać prędkości, kurwa, miałem pełną p***ę. Mówię, leży, kurwa! Nie wiem, czy ten jeb***y rotor teraz nie jest za mały, kurwa. Trzeba by mnie pociągnąć fałką. Nabrałem morali teraz, jak ktoś zaczął tak kręcić. No dawaj! Ale tam z tyłu może faktycznie być w drugą stronę lepiej. Bo nie wiem, czy to jest lewy, czy prawy, bo giniu po prostu miał śmigło. To przełóż. Oby to się udało, bo już tu jesteśmy, nie wiadomo którą godzinę, nie? Okazało się, że tak. Śmigło na górze źle przykręcone. Z tyłu też źle przykręcone. No i teraz wszystko jest dobrze, rotor na górze jest. Wczoraj się rozwaliło wszystko. Kurwa, normalnie jest helikopter, pa! Jak się kręci? Leci. Jedzie. Ja. Jedzie. Jak wysoko był? No nie, z metr był. Weź w górze? Dawaj jeszcze raz! Weź za fałko się wziąć, chociaż 2 metry jeszcze. Co, poleciało? No w górze, bo ja spierdolę. No, wniosło się było. Jeszcze raz! No przecież mnie obróciło. Zniósł. Ja nie widziałem, ja tak spierdolę. Ja tak widziałem, jak to się wypierdolę. Jak to patrz, ile on mógł zajebał już tym nowym. Chciałem się nie zajebać. Ja jak go tu podniosłem, nie? To sobie przypomniałem, że tu nie mam podłogi i robiłem tak nogami. Na rowerze jechał. Ja ale mega to znosi, co? Jeszcze raz. Dobra, proszę cię, wznieś się jeszcze raz. Ale za fałką. Za fałką. Lata, to już było widać, że to poleci, nie? Lecimy! No, ja nie wiedziałem, co mam zrobić, stary, nie? Mega, zajebisty pilot. Dobra, witam serdecznie. Gazowana czy nie gazowana? Gaz, proszę bardzo. Świeża z lodóweczki. Kartą można? Jak najbardziej. Wydach, Jezus! Wy jesteś najgorszy. Dobra, wpływ. Bungee bo to helikopter, nie? Pa! Bungee to było ostatnio. Wypuśćcie mnie. Siedzisz! Proszę mnie wypuścić! Jesteś bezpieczny. A co ty myślisz, że do roboty na 5 minut przychodzisz? Ja on chciał 30 metrów na dzień. No nie wiem, jak on mówi, że nie wie, co robi. Ja nie wiem, jak on, że 300 latał. To są dwa pałace kultury, jak coś. Blacha go, wiesz, spycha. Prawo Galileosa to o tym mówi. Jak, jakie prawo? Galileosa. Co on mówi? Jeżeli masz dwie blachy złączone w powietrzu i one nie przepuszczają takiej przepłosty, gówno, kurwa. Ale nie znosi go, zobaczcie, od startu. Teraz jest kurwa pewny. Ja jedę chyba do Kupry. Kręci sobie wasze reakcje. Za wolno to śmigło. Pa. Da. Jezu, nie zabij się, błagam. Ej, kurwa, jedzie znowu w lewo. Nie. No i chuj, znowu rozjebane. Ja pierdolę, kumenie. Ale oderwałeś się od ziemi. Oderwał się od ziemi. Czyli założenie, żeby Twingo latało było, bo się oderwałeś. Ja powiem tak, jakby ktoś miał większe jaja, to na pewno by tym poleciał, ale ja trochę jednak... Nie latałeś nigdy, to i tak jest hit, nie? No. Jest. Ale wszystko git, nic nie boli? Tak, jest. Nie potrzebujesz pomocy medycznej, ale ja bo tak są medycy. Ja tak, na miejscu, jak coś. To jest wata szklana?
No, drodzy widzowie, co mogę stwierdzić oficjalnie dnia dzisiejszego? Historia, piękna historia, która rozpoczęła się ponad rok temu z bungeewozem, zostaje zamknięta za pomocą tego oczywiście wspaniałego kawalera. Szczerze, wydaje mi się, że ten lot by nie zrobił na nas takiego wrażenia, jak zrobił to, jak na kurwa jechałeś na pałkę i wszyscy zaczęli uciekać. No i efekt finalny, czyli drugie podejście do wzniesienia się w niebo. Ale wysyłamy ten projekt do Elona Muska, bo wiemy, że to jest prototyp przyszłości motoryzacji, także... Albo jeżeli ktoś z was na przykład zna osobę, która na co dzień zajmuje się lataniem takimi oto pojazdami i powiedziałaby, że to jest bułeczka z masłem, proszę odezwać, możliwe, że się zobaczymy. Tylko nie mówcie, że wiecie, tak jak ja znam Patryka, że o, Patryk poleci, tylko ktoś, kto naprawdę zna się na tym i ma multum godzin przelatane, no bo tutaj... Ja robiłem co mogłem, ale nie za dużo mogłem. Jak się już do tego wsiada i robi się prędkość, to trzeba mieć naprawdę jajka, żeby tym polecieć. Mam nadzieję, że chociaż się uśmiechnęliście, bo o to chodziło. Mamy to! Widzowie, 7 dni do finału loterii, ale nie to jest najważniejsze, bo już 16 czerwca na kanale Bungee wielki stream z finału, na którym wiele atrakcji, no i wiele nagród, bo aż 100. Tyle od nas! Tyle od nas! Nie, widzowie, 3, 2, 1, Bungee!